Polski po jednym kierunku. Proszę bardzo. Thank you.
siedem głów i 10 rogów, a na głowach 7 jaderów. Ogon jego zgadza trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą, urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, może być jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pas wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane dla Boga i do jego tronu. Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przede wszystkim i wszystko ma istnienie. Oto Słowo Boże. Me.
Boże błogosławieństwo. Pan z nami. Thank you.
Gratuluję. Wiecie co? Tam na górze. Na przyszły rok ubierzcie się.